Cześć kochani, tam Was serdecznie. Dzisiaj będzie filmik typu test na żywo, takie pierwsze wrażenie. Powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię takie filmiki kręcić oraz oglądać u innych dziewczyn. I dzisiaj na tapecie coś, co Wam pokazywałam na Instagramie, także jeśli nie śledzicie, na pewno wiecie, o czym będzie filmik. Pierwsza rzecz to podkład z Rimmel Match Perfection, ja mam w odcieniu 100 Ivory i zdecydowałam się na niego, ponieważ on właśnie w sklepie Wilkinson jest obecnie na promocji za jedyne 5 funtów. Pomyślałam, że słyszałam na jego temat różne mieszane opinie, że to jest taki podkład fajny na kilka godzin. Ja w sumie czegoś takiego poszukiwałam, ponieważ mam podkłady, które są bardzo trwałe, które są świetne na cały dzień, które mnie nie zawodzą, ale czasem jeśli wiem, że muszę wyjść tylko gdzieś na 2 czy 3 godziny, potrzebuję podkładu, który właśnie tylko na takie krótkie wyjścia mi się dobrze sprawdzi, będzie poprawnie wyglądał na mojej cerze, dlatego się na niego skusiłam za 5 funtów, no po prostu grzechem było nie wziąć. I już Wam tutaj może szybko powiem, co piszę właśnie na jego temat w internetach, a dokładnie na stronie Wizażu. I opinie ma bardzo podzielone. Powiem Wam, że najwyższa ocena to było, że na tej zielonej skali na zadowoleniu 37%. Jeśli śledzicie Wizaż, na pewno wiecie, co mam na myśli i co pisze na temat podkładu. Kryjący, nie pozostawiający śladów podkład z zaawansowaną technologią Smart Tone. Dla efektów nieskazitelnej, perfekcyjnej cery w każdym świetle, wzbogacony drobinkami szafiru, dla efektu świetlistej, promienistej cery, trwałość makijażu cały dzień. SPF 18, czyli tak naprawdę żadny, bo 18 to nas w ogóle nie chronią. Utrzymuje się przez 16 godzin, kolor niebagatelny, dzięki czemu możecie nosić od rana do nocy bez nanoszenia poprawek. W Polsce 38 zł za 30 ml. On to jest w standardowej cenie za około chyba 8 funtów, czyli cena zbliżona, ale za 5 funtów no po prostu grzechem było nie wziąć. Kolejna rzecz, która mamy dzisiaj na tapecie, to zestaw nowości z Essence. To są rzeczy z tej takiej jesiennej, jakby z tych takich jesiennych nowości. Ja Wam już mówiłam, że widziałam właśnie tą całą kolekcję tych lakierów i brokatów, lakierów brokatowych, cieni brokatowych, wszystko tam jest takie strasznie tandetne. Jedyne, co przykuło moją uwagę, to właśnie te rzeczy do rzęs i cena tej bazy, właśnie to jest Essence Lash Base Mascara, gdzie tutaj mamy 9 ml produktu, płaciłam chyba 2,5 funta. Znalazłam informację na temat tej maskary na sklepie internetowym Lady Makeup, gdzie jego cena to 10,99, także niska. Już Wam mówię, co tutaj piszę na temat samego produktu. Baza pod tusz do rzęs. Formuła posiada właściwości pogrubiające i wydłużające. Prosta spirala chwyta rzęsy od nasady aż po same końce. Produkt należy aplikować na czyste rzęsy i natychmiast pokrywać je warstwą ulubionego tuszu. Baza posiada delikatną konsystencję w odcieniu bieli, smukłe opakowanie dobrze leży w dłoni. Kosmetyk może być stosowany przez osoby noszące szkła kontaktowe. Także tyle na temat bazy. I ostatnia rzecz to coś, co już właśnie kilka dziewczyn widziałam, że kupiło, pokazywało w zakupach ostatnich. No opakowanie przykuwa uwagę, chcąc nie chcąc. Może takie lekko tandetne, ale jednak przykuło moją uwagę. I tutaj piszę na sam temat produktu, to jest właśnie mascara Essence Lash Princess Volume Mascara. Opakowanie jest dosyć ciekawe, tutaj sugerujące. Nie zamknąłam okna i tak szum teraz słyszę za niego. Dosyć ciekawe opakowanie, już Wam mówię, 12 ml produktu, czyli bardzo dużo, za cenę chyba 2,80, na pewno niecałe 3 funty. I co tutaj piszę, jeszcze widzę, cena w Polsce 13,99, także również spoko. O produkcie. Królestwo za takie rzęsy, mascara Lash Princess ze specjalną szczoteczką w kształcie samolocie leć szybciej, w kształcie głowy kobry pokrywa każdą rzęsę i pozwala wyczarować królewską objętość i zachwycające, urocze, powłóczyste spojrzenie. Okej, okay, whatever. Jest unikalna jak każda księżniczka. Ble, ble, ble. Opis dziwny, w każdym razie jest maskara pogubiająca. Nie wiem, czy to będzie widać, ale zdjęcia sugerujące, zdjęcia na stronie wcale nie pokazują jakiejś super objętości. Raczej powiedział, że to jest lekkie wydłużenie z rozczesaniem, z zaznaczeniem rzęs, ale szczoteczka jest sama w sobie bardzo ciekawa. Faktycznie zastanawiałam się, jaki to ma kształt. Jeśli ktoś mi powie, że to jest głowa kobry, no to teraz tą głowę kobry w końcu widzę. Tutaj wygląda w ten sposób. Kobra z boku. Także szczoteczka naprawdę bardzo ciekawa. Nie jest oblepiona tuszem, zapach ma średni. I tu już
w ten sposób prezentują się rzeczy, co o nich pisze i już może przejdźmy do samej aplikacji. Na buzi mam tylko krem chyba Eva Clar i już będziemy aplikować podkład. I powiem Wam, że wczoraj właśnie sprawdzałam sobie tak na szyi kolor, naprawdę bardzo fajny, jednak dzisiaj wczoraj aplikowałam sobie bronzer, także kolor może być trochę za jasny. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda. Już czuję, że jest taki lekko płynny, ale wygląda na dosyć mocno napigmentowany. Fajne opakowanie, bardzo smukłe. Myślę, że ładnie będzie wyglądało na toaletce. Pompka, największy plus. I będę go aplikowała pędzelkiem z Real Techniques, który się nazywa Buffing Brush, czyli pędzelek, który sporo z Was, myślę, posiada. I na początek zaplikuję sobie ten podkład jakby palcem, przez co mniej produktu zostanie, o, bardzo ładnie ma zapach taki odświeżający. Kojarzy mi się, jakieś były takie w Oriflame perfumy z taką syrenką. Nie wiem, czy dzieci kojarzyły, to jest raczej dziewczyny może z mojego rocznika, będą widziały, o co mi chodzi. Także bardzo ładny taki odświeżający zapach. I jeszcze w sumie, gdybym teraz zwilżyła lekko pędzel, to na pewno by jeszcze mniej produktu zostało w pędzlu i miałabym lepszą kontrolę nad podkładem, ale już nie będę tam nigdzie sięgała. I tutaj już rozcieramy. O, bo naprawdę zapach ma świetny. Jeszcze Wam powiem, że jest godzina 9 rano i ja myślę, że tak jeszcze koło może godziny, póki jeszcze światło będzie, może koło 16, to będzie akurat tak 7, dobrze mówię, 7 godzin, będę mogła do Was wrócić z aktualizacją tego podkładu, i zobaczymy, jak on się sprawdza. Ja dzisiaj muszę wyjść z domu, pogoda jest średnia, ma padać, jest zimno, szaro, buro i ponuro. Także myślę, że dobra pogoda do sprawdzania podkładu. Kolor bardzo fajny. Widzę, że to wykończenie już jest takie lekko świetliste. Krycie ma średnie, ale ja nie potrzebuję też dużego krycia. Jedynie raczej wyrównania kolorytu, do czego moim zdaniem się teraz fajnie sprawdził. Bardzo łatwo się rozciera i wygląda tak dosyć zdrowo na skórze. On się w skórę, już jak widać, lekko wtapia i nie odcina się, nie widać, że coś na tej buzi jest. To jest takie wykończenie jak w kremach BB. Dosyć szybko, fajnie, łatwo się go rozprowadziło. Także jestem ciekawa, jak się sprawdzi. Dajcie koniecznie znać po prostu, jak się sprawdza u Was, jeśli go macie. Ja teraz szybko nałożę korektor pod oczy i puder i za chwilę do Was wracam i będziemy testować bazę i maskarę. Mam już pod oczami nałożony korektor oraz puder na buzi, także w ten sposób prezentuje się moja cera po przypudrowaniu podkładu. Mam nadzieję, że ostrość nie jest skierowana na kontakt, który jest za mną, tylko na mnie. Już tak sprawdzę, myślę, że będzie ok. I zaczynamy od aplikacji bazy. Baza w takim białym kolorze. Szczoteczka jest taka standardowa choinka. Jest taki dosyć neutralny zapach. Nigdy wcześniej nie używałam takich produktów, także jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Jest dosyć wcześnie, ponieważ mamy dopiero godzinę 9:15, także w razie czego będę miała możliwość zmycia tego zestawu z oczu. I aplikujemy. Od razu pisało, że po zaaplikowaniu bazy, żeby od razu nanosić maskarę. Także tak też zrobię. Dziwnie to wygląda, takie jakby były oszronione. Dużo z takich baz, właśnie wiem, że dziewczyny pokazywały takie bazy z Diora chyba, w różnych szafach są takie bazy. Jestem ciekawa, czy same używacie, dajcie znać koniecznie. Czy może macie jakąś, którą polecacie, uważacie, że dałaby fajne efekty na moich rzęsach. I mimo, że tutaj jest ta baza biała, myślę, że można powiedzieć, że te rzęsy są rozdzielone i widać, że coś na nich jest. Mam nadzieję, że to w miarę dobrze widać w aparacie. Na dolne rzęsy dawać jej nie będę. Zakręcam tutaj sobie i pojedziemy z maskarą. Właśnie to może nie jest zbyt, nie wiem, prawidłowy test sprawdzenia, jak się ma baza z tą maskarą, ponieważ tej maskary nie znam, dlatego zrobię osobny jeszcze jej test na żywo,
I może zrobię osobno jeszcze test na żywo, jeśli będziecie mieli ochotę tej maskary z tej bazy z maskarą, którą znam. To jest po prostu takie pierwsze wrażenie, test na żywo. Teraz właśnie szczoteczka w kształcie głowy kobry. Jak nie, jakkolwiek to dziwnie brzmi, tak producent nazwał. I zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Moją obawą było to, że będzie przebijała ta biała maskara spod spodu, ta biała baza, ale o dziwo nie przebija. No, efekt, jaki daje ten tusz, już wam powiem, że raczej nie przypada mi do gustu. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał bez bazy. Tutaj dosyć mocno się już pobrudziłam. Ta szczoteczka też nie jest taka w sumie jakaś rewelacyjna i czy to ma dawać jakąś objętość, to w sumie już lekko w to wątpię. Powiedziała, że ona ma raczej rzęsy wydłużać, że to jest maskara wydłużająca niż pogrubiająca, ponieważ na większości maskar z Essence pisze, że pogrubiająca jest już od pierwszego użycia. Ten efekt wow, możecie zobaczyć, otóż jest masakrycznie ubrudzona, ale próbujemy dalej działać. No, efekt mi się nie podoba, to są takie jak pajęcze nóżki. Dziwnie to wygląda, nie podoba mi się. No ale to jest tylko pierwsze wrażenie, to nie jest żadna recenzja tego tuszu. Rzęsy są wydłużone, rozdzielone, na pewno nie są pogrubione. Ja sobie idę teraz po patyczek i za chwilę do was wracam. Mazałam nadmiar tego, co gdzieś tam mi się odbiło. I powiem wam, że w sumie ten efekt może jednak nie jest aż taki zły. Rzęsy są, tak jak już wam powiedziałam, zaznaczone, lekko wydłużone. Ale to nie jest taki efekt, który powala z nóg. Raczej taki na co dzień, na szybko. Jak też widzieliście, zdołałam się dosyć mocno ubrudzić tą maskarą. No szału nie ma. Jak to mówią chłopaki ze szłat, dupy nie urywa. Ale zaplikujemy teraz bazę na drugie oko. Czasem mam tak, że początkowo tusz, zwłaszcza nowy, różnie wygląda na moim prawym, a na lewym oku. Zawsze lepiej mi się maluje lewe oko właśnie. Jakoś lepsze te rzęsy mam na lewym oku. Przedziwnie to wygląda, gdybym tak wyszła na przykład z takimi rzęsami. To takie rzęsy na Halloween. Jestem ciekawa, czy ta baza jest od razu z jakąś odżywką, czy sama tylko baza. I już aplikujemy maskarę. Ta szczoteczka jest przedziwna. Może, nie wiem, na przykład gdyby była silikonowa, to by się lepiej ją nakładało tusz. Tak przy pierwszych pociągnięciach wydaje się dosyć obiecująca, a później ten efekt jest taki właśnie już bez szału. Widzę jedynie, że na szczoteczce lekko się osiada ta biała baza, także nie wiem, czy może trochę dłużej powinnam może poczekać z aplikacją tuszu na rzęsy, ale na stronie pisało, żeby od razu po aplikacji bazy aplikować maskarę. I powiem wam, że na przykład już na tym lewym oku myślę, że ten efekt przy maskarze wygląda lepiej niż na prawym, także no, mam bardzo mieszane uczucia. Nie jest najgorzej. Nie jest to najgorzej. Dajcie mi znać, jakie są wasze ulubione maskary z Essence. Może się na coś jeszcze skuszę. Tym bardziej, że są naprawdę mega tanie. A często są dostępne na promocji 3 za 2. To wtedy za po prostu 6 funtów można mieć 3 maskary. No, efekt na lewym oku mi się podoba dużo bardziej niż na prawym. Rzęsy są zaznaczone, lekko wydłużone. Na prawym oku są trochę posklejane, ale też może właśnie dlatego, że na prawym oku mam po prostu gorsze rzęsy. Zaraz dobiorę jeszcze trochę
na lewe oko i już teraz co chwilę mówię co innego na temat tej maskary, ale no może na pewno tak, że o nie jest źle, to bardziej, że jak na maskarę za takie niskie pieniądze, to jest ok, myślę, może jednak jest ok. Zobaczymy, jak będzie z malowaniem dolnych rzęs tą dziwną szczoteczką, tą kobrą. O, tutaj dała radę, nawet się nie pobrudziłam. Sami zobaczcie, jak wygląda. Nie wiem, czy ta maskara jest już dostępna w Polsce. Tutaj w Anglii, jak Wam już wspominałam, kosmetyki Essence są dostępne w szafach. W szafy Essence są w sklepach Wilkinson. Zresztą tak jest, że jak mam malować oczy i coś do Was mówić, to z reguły wtedy jest chwila ciszy albo po prostu pustka. Pustka w głowie. O, także teraz możecie zobaczyć, jak prezentują się moje trzy nowości na mojej cerze. Mamy godzinę, nie wiem, czy tam będzie widać, 9:25. Ja dokończę swój makijaż i wrócę do Was około godziny 16, kiedy jeszcze będzie dzienne światło, żebyście mogli ocenić, żebyście mogli sprawdzić, jak ten efekt będzie się utrzymywał, czy tuż mi się nie usypie i jak będzie wyglądał podkład. Także do usłyszenia za kilka godzin. Cześć kochani, mamy godzinę już prawie 16, dlatego to najlepsza pora na to, żeby podsumować moje pierwsze wrażenia na temat trzech produktów, które widzieliście w pierwszej części. I powiem Wam, że jeśli chodzi o podkład, jestem bardzo z niego zadowolona. Uważam, że bardzo fajnie się wtopił w cerę, ma takie bardzo naturalne wykończenie z takim blaskiem, ale to nie jest żadne świecenie, to jest taki naturalny efekt zdrowej skóry, bym powiedziała. Efekt mi się bardzo podoba i na pewno będę używała częściej tego podkładu i za jakiś czas zrobię jego pełną recenzję u siebie na blogu. Lekko się świecę, ale to nie jest jakieś mocne świecenie. Byłam w pracy, do pracy chodzę na nogach, także też miałam okazję jakby przetestować ten podkład z warunkami atmosferycznymi, które dzisiaj są no niezbyt ciekawe. Jeśli chodzi jeszcze o... no nie ściemniał, nie poprzemieszczał się, nie schodził plackami, jedynie tutaj w okolicach nosami zszedł, ale to tylko dlatego, że mam cały czas katar. A jeśli chodzi o mój duet na rzęsach, również fajnie się sprawdził, nic się nie osypało, nie odbiło, nie mam żadnego efektu pandy, także też jestem zadowolona. Dajcie znać, czy lubicie takie pierwsze wrażenia, czy macie ochotę na więcej takich filmików oraz czy używałyście któregoś z tych produktów oraz co o nim sądzicie po dłuższym używaniu. Ja ogólnie jestem zadowolona. Produkty kupiłam za naprawdę fajne ceny, bo nie wiem, czy Wam wspominałam, że podkład był na promocji za jedyne 5 funtów. Także warto chodzić do sklepu Wilkinson. Ja Wam już dziękuję za oglądanie. Jeśli lubicie testy, podobał się Wam film, oczywiście proszę o kciuki do góry. Chętnie poczytam też Wasze komentarze. Piszcie, na co macie jeszcze ochotę, żeby zobaczyć u mnie na kanale. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych filmikach. Buzia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!